Mamy narysowany tu, że dławik sprzężony przechodzi na tą stronę. Tu jaki dziwny układ, patrzcie. Pokażę wam z bliska. Cześć, witajcie. Dzisiaj taki nietypowy pacjent. Tutaj jest falownik fotowoltaiczny. Tam z przodu nic nie ma. Tu jest najbardziej ciekawe rzeczy. Tu są takie złączki, te właśnie do solarów, takie typowe. Teoretycznie wodoszczelne, chociaż różnie z tym bywa. Przełącznik strony DC, czyli załącz, wyłącz, wyjście, tu jakieś tam, nie wiem, do komunikacji złącze, bądź jakichś modułów, nie wiem, nie znam się za bardzo. No, czekajcie, co tu jest jeszcze napisane. O. Tutaj mamy model, może pozwolę sobie dać to bokiem. No, fokus, ciężki temat, ciekawe. No nic, tak to wygląda, to tutaj widzę 3600 W, 10 A DC max prąd, ISC PV 14 A, czyli nie wiem, to jest wejście z paneli 14 A maksymalnie, napięcie 360 V strony DC, no i maksymalne 550 i już nie pamiętam, czemu on się zepsuł, czy było zbyt duże napięcie po stronie DC. Zaraz się przekonamy. On powinien wisieć na ścianie. Tu ma zaczepy. No dobra. Coś tu z tyłu jest. Jest plomba. I jak się nim trzęsie, to słychać, że coś tam w nim lata. Zaraz spróbuję wam to zaprezentować. Dobra, mam tutaj dwie ręce. Mam nadzieję, że to słychać. Także dobrze. Będziemy mieli wskazówkę, jakie elementy wybuchły. Tutaj jeszcze od tej strony widać, to jest wszystko zalane takim żelem, nie otwierane jeszcze przez nikogo. Jest plomba gwarancyjna, także będę pierwszy, który był w środku. No i mam nadzieję, że coś tam uda mi się zdziałać. Także teraz muszę wziąć się za wykręcanie tych wszystkich śrubek. Zobaczymy, czy wszystkie długości śrubek są takie same, żeby nic przy skręcaniu nie uszkodzić. No i ten żel trzeba będzie jakoś tu wydostać, to może być problem, także biorę się za to już poza kamerą. No i widzimy się w środku. No i powiem wam, są problemy, ponieważ to jest w głąb, co najmniej z centymetr albo półtora, zaklejony klejem. Tu takim tapeciakiem do dywanów czy tam papy próbowałem to rozklejać. Tu jest w ogóle tak szczelina nikła, tak wąska. Tu tapeciak do połowy idzie, tutaj nie idzie. Tu akurat po całości idzie szarpanie, tu jest wszystko tak wklejone. Nie wiem, jakiś, kurczę, nagwintować to młotkiem bezwładnościowym szarpać. Albo podważać tutaj, tylko ta blacha się może odkształcić, także już szczerze, problem, sam problem jest to otworzyć, nie? Ciekawe, co jakie niespodzianki w środku mnie czekają. No nic, także ja zrobię teraz research, jak to otworzyć. Ten klej się zamienia w taką papkę. W takie... Niby taki silikon, niby taki kurde... Niby to się kruszy, ale strasznie trzyma. Nie wiem, kurczę, nie wiem. Nie wiem, kto jaki ma pomysł. Jakby to można było lepiej. Na alkohol to chyba średnio reaguje, bo tam lałem wcześniej alkoholu. Nie dawało to za dużo. Tak to wygląda. Taki jakby silikon. Nie. Dobra, słuchajcie, nie chcą nas grzecznie wpuścić. To musimy się sami wprosić siłą. Tu mi pomoże taki pomocnik. Mam nadzieję, że tu nic nie pęknie. Działamy. Słyszę, jak propaguje dookoła takie strzelanie kleju. Ten to mi zaraz pęknie. No niestety będą ślady. Kto to wymyślił? Znaczy ogólnie praktyka dobra, nie? Wilgoć tu nie wejdzie. To jest często falowniki są w jakichś piwnicach, szopach. Okej. Okay. Trochę się zmęczyłem. Dobra, czekajcie. Dobra, w tą stronę. No, około centymetra kleju. I przewody
Do frontu. Nie chcę tu naśmiecić za bardzo. Co tu lata? Co to jest? Kawałek plastiku? Dobrze, się okaże, co to jest. Teraz trzeba sobie zrobić tutaj fotki. Rozejrzeć się, co jak było podłączone i uwolnić obudowę tu od reszty. Pokażę wam z bliska. No. Czy jest opisane? Jest PV plus, PV minus. Tutaj mamy nasze te. I złączę do komunikacji tu na takie dwa klipsy. Także to można odpiąć. Co tu jest? Trzy jakieś fajne kondensatorki. No i co? Tutaj co to jest? Wygląda jak jakieś uzwojenia. Jakieś cewko dławików, nie wiem czego. Gdzie są tranzystory? Tu są tranzystory pod spodem. Czyli te śrubki tutaj, o właśnie tu, raz, dwa, trzy, cztery. Czy tu pod spodem tak jest, piąta śrubka pod kondensatorami, to są śruby od tranzystorów. No dobra, trzeba zobaczyć, działać dalej. No dobra, powiem wam, tak się trochę rozejrzałem, całkiem fajna budowa. Taka modułowa, tu jest taki, powiedzmy, układ kondensatorów filtrujących. Tu na dwie śruby mamy baterie kondensatorów, czyli jak się zepsują, można wymienić stosunkowo łatwo. Tu jakieś takie dość duże chyba przekaźniki, te czarne. To jeszcze nie wiem co, wygląda jak jakiś TR, HCT, nie wiem, High Current Transformer, czy co to jest, czy wysokoprądowe jakieś transformatorki. Tu mamy takie dość długie, fajne kondensatorki na wysokie napięcie zapewne. No i tu mamy tranzystory, diody, dioda, tranzystor, to są pewnie parami jakoś połączone. Jeszcze nie wiem, się domyślam, tak z grubsza. Tutaj kolejne tranzystory, także tutaj też jakiś moduł, nie wiem, czy to są dławiki, czyli cewki nawinięte z rdzeniem czy bez rdzenia. Na razie nie chcę tego ruszać, aczkolwiek chyba będę musiał tutaj rozkręcić to. Tak, będę musiał to porozkręcać, odłączyć te wszystkie małe śrubki takie na czerwono, żeby zdjąć całą płytę i móc sobie od spodu też popatrzeć, pomierzyć. Też nie pamiętam, jaki był problem z tym. Muszę doczytać, ale właśnie nie wiem, czy nie było zbyt duże napięcie, że chyba pracuje strona sieciowa, a nie chce się na DC przełączyć, czy coś takiego. Nie wiem, nie pamiętam, zaraz doczytam, się dowiem i zobaczymy. Tutaj problemem było za duże napięcie z paneli podczas słonecznej pogody, ponieważ był jeden panel za dużo, ktoś tam źle dobrał falownik do instalacji. I co tutaj jest? Musiałem ten moduł wyszarpać, on jest na takie plastikowe piny. Tam jeden się poddał. Tutaj zostały, no ten drugi też tak w połowie się podał. No niestety, próbowałem jak najdelikatniej. Od spodu nie było czym to jakby szczypcami takimi spiąć, żeby tu poszło. Bo tu pod tymi kondensatorami była jedna ukryta śrubka, także to jest istotne. Teraz już coraz bardziej to się powoli powinno być uwolnione. Trzeba będzie przejrzeć bezpieczniki scalone. Tu jest bezpiecznik. Kilka też gdzieś tu widziałem po drodze. Tutaj sobie diody przymierzymy. O, tu jakieś rezystorki mocy. 300 ohmów, 3 waty. Raz, dwa, trzy. Trzy takie rezystorki. Co jeszcze? No nic, rozejrzymy się tutaj. O co tutaj chodzi? PV, boost, INV, L1, L2. Co to fazy są? Inwerter, live 1, live 2, neutral 1, neutral 2, nie mam pojęcia, czy to jest dwufazowy, czy to ile fazowy to jest. Zaraz się, no, trzeba się rozejrzeć, ale w ogóle ile tu jest elektroniki, powiem wam, o wiele więcej niż podejrzewałem.
Tutaj siedzą dwa army. Widać ARM 7. Coś tam STM 32. Tutaj też STM 32. Tam jakiś mostek prostowniczy, jakaś chyba przetworniczka, tak wygląda. Sterownik przetwornicy do tego. Co tu są? Dwa dławiki sprzężone. Tu jest fotowoltaiczny tor, czyli tu za duże było napięcie w tym torze. Przekonamy się, co tu było. I tu jest po prostu wyjście na faza i neutralny, więc tak będziemy szukać. Tutaj pionowo dwa rezystory ceramiczne. 7 W. I tutaj nie widzę dalej. No nic, taki szybki rekonesans. Tu jaki dziwny układ, patrzcie. Jakie krzywe nóżki ma ten układ. Ciekawe, czy tak fabrycznie. Chyba nie powinno być, patrzcie. Te są proste. Jakiś taki strzelony, kurczę, przez kogoś. Mnie tutaj nie było. Także to nie byłem ja. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, co tutaj się wydarzyło. Dobra, nie nudzę. Postaram się tutaj ogarnąć, o co chodzi. I wrócę z jakimiś już, mam nadzieję, wieściami. No i tak to wygląda od spodu. Tutaj jest strona DC, z tego co pamiętam. Mamy narysowany tu, że jest dławik sprzężony, przechodzi na tą stronę. Idzie sobie tędy. Tu jest taka jedna para tranzystor, dioda, tak mi się wydaje. Tu mamy dwie nóżki, więc dioda, dwie nóżki, więc dioda z tranzystorem i tu też jakieś cztery tranzystory. Będę musiał rozkminić, jak to jest połączone. Tutaj mamy transformatorki, trzy zapewne do sterowania i dawania informacji, co tu się dzieje po tej stronie wysokiego napięcia, żeby tutaj logika mogła sobie z tym porozmawiać, co tutaj się dzieje, co tu się wydarza. No i czeka mnie tutaj rozkminka, co może nie działać i dlaczego, ponieważ jeszcze tego nawet nie podłączałem, nie wiem jak to się zachowuje po podłączeniu. Co tu jeszcze z ciekawych rzeczy? To jest wszystko na takich plastikowych albo ceramicznych podstawkach. Nie wiem, co to w sumie jest. Tutaj też tu są takie podkładki. No i oczywiście biała pasta termoprzewodząca, nasza ulubiona. Czyli najgorsza, najtańsza. No nic. Ja się tutaj rozejrzę, o co tu chodzi. Pomierzę, może coś tam się uda namierzyć. Mam nadzieję. Dobra, słuchajcie, tam z grubsza rozkminiłem. Plus tej fotowoltaiki jest tu na stałe na ten pin. Żeby tu się pojawił minus, ten tranzystor musi się załączyć. Natomiast ja nie mogę już w takich warunkach pracować. Tutaj trzeba to wszystko posprzątać. Także mam tutaj przyjaciela odkurzacza. No i trzeba odkurzyć ten klej. W ogóle tutaj posprzątam trochę na tym biurku. Bo jak zawsze się kończy, to zaraz będę robił na kolanach, prawda? Znacie temat. Dobra, dokładniej posprzątam poza kamerą, bo jeszcze jakieś śrubki tutaj wessam, będzie dopiero przypał. No i tutaj jest ten tranzystor. Jest NMOSFET sprawny. Kolejności pinów zachowane, czyli mamy GDS. Oznaczenie 60S2070. Czyli jest sprawny, to jest chyba Fuji Electric po logo, tak mi się wydaje. Tak jak podejrzewałem, tranzystor sprawny. Bo no, gdyby za duże napięcie go uszkodziło, raczej by poleciał na zwarcie. Stosunkowo ciężko było go stąd wylutować, także zaraz go wylutujemy tutaj ponownie na swoje miejsce. Ja mu nóżki teraz wyprostuję, żeby go bez żadnych naprężeń wlutować i szukamy dalej. No dobra, słuchajcie, czas się poddać. Znaczy dałoby się to naprawić, tylko po prostu ilość czasu. Też trochę nie mam sprzętu, nie mam dobrego hotera, żeby odlutowywać wszystkie te przekaźniki. Sprawdzać to, tu jest bardzo dużo układu, musiałbym rozkminiać cały od zera schemat, system wykrywania napięcia, co do czego idzie, przemyśleć, co mogło zrobić za duże napięcie. Myślałem, że będzie coś po prostu spalonego, a tutaj tak trochę to działa, nie działa, więc trudno, pakuję to, odsyłam do właściciela, niech to będzie taka moja nienaprawa. Mam trochę nagranych takich nienapraw właśnie, więc nie wiem, dajcie znać, czy chcecie też zobaczyć, jak mi czasami nie wychodzi, jak wchodzę w ślepy zaułek, no i po prostu już dalej nie wiem, co robić. Naprawa staje się nieopłacalna, czasochłonna i nie wiadomo, co z tego będzie, więc no mam kilka takich filmów, więc powiedzcie, czy chcielibyście zobaczyć. Na co? Skręcam, odsyłam i działamy dalej. No dobra, piszcie wasze przemyślenia, do zobaczenia w kolejnych filmach, trzymajcie się, cześć. A, no jak ktoś jeszcze serwisuje takie rzeczy, może napisać, co tu można byłoby jeszcze sprawdzić. Co może być przyczyną, jak takie usterki właśnie wychodzą, jak się objawiają.
No nie wiem. No dobra. Trzymajcie się. Cześć.